Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na rozpakowanie bardzo fajnego headsetu od firmy Gamdias. Jest to Eros V2. Słuchawki Gamdias Eros w wersji 7.1 mogliście jakiś czas temu widzieć na moim kanale. To jest wersja V2, która różni się zawieszeniem, które przypomina chociażby słynne Siberie od SteelSeries. Natomiast tutaj słuchawki są całkiem fajne, mają bardzo fajne cechy, zdążyłem je już troszeczkę obejrzeć. O nich wam za chwilę opowiem i o moich pierwszych wrażeniach. Co warto wiedzieć, kosztują niecałe 300, więc konkurencja dla Siberii V2, V3 może być całkiem duża. No i dowiadujemy się, że kompatybilne są także z konsolą PlayStation 4. Mamy tutaj do czynienia z headsetem emitującym dźwięk surround. Dwa rodzaje połączeń, 50 mm przetworniki, czyli naprawdę duże, wielokierunkowy mikrofon i po boku więcej informacji. Wirtualne 7.1, zoptymalizowane nauszniki i inne rzeczy, które za chwilę zobaczycie, nie ma co tego wszystkiego odczytywać. Z tyłu mamy jeszcze ciekawą rzecz, czyli specyfikacje. Specyfikacje mikrofonu, wymagania systemowe oraz te podstawowe specyfikacje. Pasmo przenoszenia 20 Hz do 20 kHz, czułość 108 dB i odporność 32 Ohmy. Z takich ciekawszych rzeczy to by było na tyle. Jeszcze mamy podstawowy kabel 1,20 m, przedłużenie 1,60 m. No dobra. Kartonik mamy zrobiony, pora sobie je rozpakować. Powiem wam, że słyszałem o nich wiele dobrego, więc jestem ciekaw, jak się spiszą. I zobaczcie, zaczniemy sobie od tych akcesoriów, które wypadły. Oczywiście mamy instrukcje, naklejki, przydatne rzeczy oczywiście. I zobaczcie, ja wam już pokazuję. No tutaj świetną rzecz, ponieważ same słuchawki zakończone są mini jackiem 4-pinowym, czyli możemy też mikrofonu użyć na przykład w telefonie komórkowym. I co nam to daje? To, że możemy sobie podłączyć pod jakiś dobry sprzęt grający, na przykład jakiś wzmacniacz DAC czy dobrą kartę dźwiękową, te słuchawki bezpośrednio i skorzystać z potencjału tego naszego urządzenia. A jeśli mamy w komputerze słabą kartę dźwiękową lub na przykład podłączymy je sobie do laptopa, korzystamy z układu dźwiękowego na USB. Mamy wtyk USB, tutaj wtedy tego mini jacka wpinamy i tutaj znajduje się ten system dźwiękowy plus taki panel sterowania, jak widzicie, tu jest mikrofon, głośniej, ciszej i tu mamy coś jeszcze, chyba wyłącznik dźwięku całkowicie, to sobie przetestujemy. No taki plastikowy pilocik robi wrażenie takie sobie, natomiast wygląda całkiem fajnie. Kable mamy w oplotach, w miarę elastyczne, więc fajnie. I już wydobywam sam headset. Więc oto słuchawki Gamdias Eros. Mówię wam, że wagowo wydają się być podobne do Siberii V2. Zobaczcie, mamy taki elastyczny w miarę pałąk górny, a jednocześnie solidnie trzymający całość. Pałąk wewnętrzny regulowany jak w Siberiach, na takich stalowych linkach. Całkiem fajnie to pracuje. No i tutaj mamy pałąk wewnętrzny wykonany z jakiejś ekoskóry. Tu mamy po prostu taki miękki materiał. Niestety błyszczący plastik, tak samo jak w tych Erosach poprzednich, które miały takie normalne zawieszenie. No cóż, jedni lubią takie tworzywo, inni nie. Ja zaliczam się do tych, którzy go nie lubią. Ale tylko z tego względu, że to się po prostu brudzi, łapie odciski palców i tak dalej. Natomiast samo w sobie wygląda fajnie. Te obudowy robią wrażenie. Pod spodem mamy taką jakby skórę węża. Bardzo fajnie to wygląda. I mamy też mikrofon, który jest przyczepiony na stałe. Natomiast jest na tyle dyskretny, że go za bardzo nie widać. Oczywiście elastyczny. Zobaczymy, jak będzie z nagrywaniem. Na razie mikrofon chodzi opornie, ale się troszeczkę pewnie wyrobi. Mamy też logo Gamdiasa, jak widzicie. Eros. Już jakieś odciski złapał, jak widzicie też. Ruchomość muszli. O, fajnie dopasowują się do uszu zapewne. Jeśli chodzi o przestrzenie, to nie są chyba tak duże jak w Siberiach, natomiast są dość duże, więc uszy powinny bez problemu wejść do środka. I jeszcze jedna rzecz, czyli same wypełnienia. Mówię wam, że jest tego dość dużo. Jest to mięciutkie i robi wrażenie dobrze pracującego. Dlatego sprawdzimy sobie po kilkudziesięciu godzinach testów, jak te słuchawki wypadną pod względem komfortu, oczywiście dźwięku. Czy ta tutaj skóra też się fajnie sprawdzi w kontakcie z moją głową, z moimi uszami.
Tak więc dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania. Słuchaweczki myślę, że naprawdę całkiem fajne. Niedługo wracam do Was z recenzją. A tymczasem pozdrawiam Was, cześć!